Tak, tu chodzi o to, żeby się dzieci po prostu same nauczyły czytać. A my im to umożliwiamy, bo sprawiamy, że wcześniej po prostu widzą te słowa. Finał jest taki, że dziecko ma 3-latka i czyta sobie swobodnie takie książeczki dla dzieci, tak? Już jako 6-latka już no, nie wejdzie w tą taką presję szkolną, że ona już musi, że już trzeba czytać. Ona nawet nie pamięta, jak się nauczyła. Spokój umysłu. Emocje w ciele. Sonia Szramek-Karcz. planetasoni.pl. Zapraszam. Dzień dobry, dobry wieczór. Witam bardzo serdecznie. Odwiedziła nas dzisiaj Agnieszka Basta. Agnieszka Basta, a w ogóle to znajdujemy się w Krakowie, w pracowni, gdzie powstają fantastyczne obrazy. Tutaj nie widzicie ich wszystkich, Barbary Frankiewicz. I to są te obrazy, które widzicie na innych filmach za mną. Kojarzycie te? Napiszcie, czy kojarzycie w komentarzu, o które obrazy chodzi. A będziemy malować dzisiaj portret dziecka, które uczy się czytać, mając zaledwie kilka miesięcy. Albo nawet od urodzenia. Zanim zaczniecie tam w komentarzach, no poczekajcie jeszcze chwilkę. Najpierw napiszcie, czy kojarzycie obrazy, dobrze? A później, jak posłuchamy Agnieszki, to będziemy się wypowiadać. Możemy się tak umówić, nie? No to jak to jest, Agnieszko? Dokładnie. To znaczy, tak naprawdę można zacząć już od urodzenia, od pierwszego dnia. Kilkumiesięczne to już może nam pokazywać, że rozróżnia słowa, jeżeli tylko będzie chciało, bo to też zależy od dziecka. Poczekaj, bo teraz już wszyscy, wiesz, albo przełączyli, albo się zadają. Chodzi o to, żeby nauczyć małe dzieci czytać jak najwcześniej. I to jest metoda Domana. Czy my o tym mówimy? Powiedz. Tak, o tym, tylko nie do końca tutaj chodzi o to kiedy, tylko bardziej jak. Ja też no z pierwszą córką miałam troszeczkę inne podejście, ale nie lubię określania tego jako, że my uczymy czytania, tylko po prostu pokazujemy słowa. Taki maluszek, on nie widzi takich słów w takich książkach standardowych. Może już 4-latek już prędzej, ale tego tekstu jest za dużo i tak dalej, więc my po prostu otaczamy to dziecko wcześniej słowami i ono samo się uczy czytać. I ja już tak wychodzę też troszeczkę poza Domana i na przykład u Johna Holta czytałam i to też można podciągnąć pod Domana, że każde dziecko uczy się czytać inaczej. To nie jest tak, że my jakby uczymy, my pokazujemy, tu słowo, robimy specjalne książki na przykład z czasem i tam są też te słowa takie wielkie. Ja już wyobrażam sobie rodziców, którzy tam siedzą, przecierają oczy ze zdziwienia. Czyli tak, rodzi nam się dziecko, pierwsze, drugie, trzecie, bo ty masz trójkę. Dwójkę. Czemu myślałam, że masz trójkę? Bo chcę mieć. A dobrze, to ja już ci zaliczyłam na poczet. No to już masz, moja droga, wiesz, masz. Mówię, mam, dokładnie. No tak. Zdecydowałyśmy już tutaj, pozdrawiam męża. Ale wiesz, tak na poważnie. Rodzi się dziecko i rodzic chce zastosować metodę, jak to my? Ja jakoś potrzebowałam nazwać, ogarnąć, wczesnej nie nauki czytania właśnie. No właśnie, no, po polsku chyba nie ma na to jakby określenia, no. Wczesna, może przyjazna nauka czytania, nie wiem, tak, coś w I tym stylu, polega... że to właśnie ta nauka to wszystkim się kojarzy ze szkołą. Nieraz właśnie ktoś mi komentował, że no, a moje dziecko ma dzieciństwo, a moje, to naprawdę zajmuje... Kilka sekund jednorazowo. Pokazujesz dziecku kartonik z napisem dom. Tak. I mówisz dom. Dom. I odkładasz. Tak, szybciej. A dom. Jeszcze szybciej. Tak. I ogólnie jeden za drugim. To czy zależy jaki... No, tego można się nauczyć na kursach? Można oczywiście się nauczyć. A ty byś zrobiła taki kurs? Potrafisz zrobić taki kurs? Tak. No to słuchajcie, zanim się opublikuje ten filmik, to słuchajcie, w opisie jest kurs, który zrobiła Agnieszka. O, poczekamy z publikacją filmiku i tam będzie kurs, a teraz wam opowiemy, po co się w ogóle to robi, jakie są efekty, na co trzeba zwrócić uwagę. Może tak być? Umówimy się tak? Tak. Dobra, oczywiście. No jest załatwione, bo obawiam się, że w tak krótkim czasie, wiesz, nie zdążymy wszystkiego wyjaśnić i zainteresowane osoby odeślemy do kursu, a teraz powiedzmy w ogóle, o co chodzi z tym, z tą nauką. Nie, z tym czytaniem. O, czytaniem wczesnodziecięcym. Tak, tu chodzi o to, żeby się dzieci po prostu same nauczyły czytać. A my im to umożliwiamy, bo sprawiamy, że wcześniej po prostu widzą te słowa. Bo takie dziecko, które nie ma jakichś takich większych problemów neurologicznych, prędzej czy później i tak samo zaczyna czytać. Czy to nie jest tak, jak dzieci idą z nami za rączkę, jakby są troszkę większe i widzą, że co tam jest napisane i tam na przykład spożywcze i my pomagamy mu to odczytać. Dokładnie. Czy to nie jest przeniesienie szybciej tego procesu? Coś takiego i przeniesienie, tak. A przeniesienie dlatego, że
tak naprawdę dzieci, prędzej czy później większość dzieci się same nauczą czytać, z tym, że no, nasz system jest taki, że już te siedmiolatki już generalnie już jest ciśnienie i chodzi o to, żeby nauczyły się wcześniej, opanowały, wiadomo. I moja córka już czyta książki, ta starsza od trzeciego roku życia. No i teraz jako sześciolatka to na przykład przedwczoraj przeczytała 156 stron w jeden dzień Hani Humorek, taka książka, więc już jako sześciolatka już no nie wejdzie w tą taką presję szkolną, że ona już musi, że już trzeba czytać. No, nawet nie pamięta, jak się nauczyła. Dobrze, a teraz powiedz mi, mówiłaś, że to, że się uczy czytać, że pokazuje się te wyrazy, może tak, tak? Pokazuje się wyrazy dzieciom i one później jakby nie ma tego etapu składania sylabowego, tylko jest od razu wyraz. Tak, 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 tak. Nie tłumaczymy jakby niczego, czemu tak i... Dobrze. Ale mówiłaś, jak rozmawiałyśmy za kulisami wcześniej, że tak naprawdę jest to tylko mały wycinek całej metody. Tak, to jest taka wisienka, bo właśnie, wiesz co, metoda Domana, czytanie. I w ogóle nawet ostatnio mignął taki post gdzieś, że ktoś właśnie tłumaczył, co to jest metoda Domana, no to jest wczesna nauka czytania. No ja też tak na przykład to rozumiem. I że jakaś właśnie inna metoda to jest coś tam... Nie, metoda Domana to jest ogólnie taka, ja bardziej to lubię nazywać taką filozofią podejścia do dziecka i wszechstronny ogólnie rozwój. Czytanie to jest taki element, jeden z elementów, tak jak języki na przykład, jak wczesna też znowu nauka matematyki, przekazywanie wiedzy. Czy to ma wspólny mianownik z dr Marią Montessori i te metody, takie bardzo przyjazne i jakbyś tu... Niektórzy sobie mieszają, ale ja czytałam aż jedną książkę Marii Montessori. Ale napisaną przez Marię Montessori? Tak, napisaną, okay. Tak, w oryginale, bo okay. Była po włosku. I może Casa dei Bambini, nie? Casa dei Bambini to były? Możliwe, że to było to, możliwe, ale ktoś mi się kojarzy z jakimś sekretem w tytule. Ale nie pamiętam w tym momencie, ale w oryginale czytałam i tam do mnie wiele rzeczy nie przemówiło. Na przykład coś takiego, tam był cały taki rozdział, że do dzieci jakby... takie coś, że nie można dzieci tak zasypywać jakby słowami, za dużo trzeba ważyć słowa i tak, ja przecież gadam jak najęta do tych moich dzieci, po prostu i w ogóle, jako że ja zaczynałam, bo ja głównie skupiam uwagę na językach w ogóle, dwujęzyczność zamierzona. Tak, to jest wielojęzyczność zamierzona. Tak, ja to tak nazywam, dwujęzyczność zamierzona plus inne języki, tak o. Bo się skupiamy głównie na dwóch. I jako, że jak ja zaczynałam, to po pierwsze, nie znałam takiego dzieciowego języka angielskiego. Po drugie, nie miałam za bardzo czasu, bo to moja starsza córka, ona się długo nie bawiła sama. Więc ja do niej mówiłam normalnie, tak mnie nauczyli na studiach od samego początku. Po angielsku. Po angielsku, dopiero potem się tam dokształciłam, więc ta mała ma jakby całe spektrum, tak jak się mówi nieraz do dzieci, że to tam... Ten baby talk. Tak, baby talk ma więcej tego, ale jakoś nie zauważyłam, żeby to na nią, nie wiem, źle wpłynęło czy coś. Czyli powiedz, ten Doman to jest co? Całe podejście, w którym co się liczy? Jakie są najważniejsze elementy? Najważniejszy jest rozwój fizyczny ogólnie i wolność tego rozwoju. Czyli na przykład to, żeby dziecko miało swobodę ruchu od samego początku, żeby nie było zamknięte, tak. No teraz już się od tego odchodzi. To tak jak waldorskie podejście, bardzo zbliżone. Oni też kładą nacisk na naturalny rozwój. Do wielu metod to jakby przeszło, tylko niekoniecznie tam mówią, że to doma, a może ktoś tam był jeszcze właśnie wcześniej z tym. Generalnie bardzo ważne jest, żeby dzieci pełzały i raczkowały naprzemiennie na przykład. I to... Z tym pełzaniem, raczkowaniem to też nie chciałabym tak straszyć, bo wiem, że ktoś tam gdzieś straszy, jak twoje dziecko nie pełzało tam ilość, nie wiem, metrów na 2 miesiące czy coś, to już w ogóle totalnie coś nie będzie czytało i tak dalej. To nie o to chodzi. Ten brak pełzania, raczkowania to się może przełożyć albo może na jakieś problemy z czytaniem, z nauką i tak dalej, ale nie musi. Może na coś innego. Na przykład ja jestem takim dzieckiem, które się nauczyło chodzić w takim łóżeczku, no nie wiem ile tam, 2 metry. Chodziki to się nazywało. Nie chodzik, łóżeczko takie do spania. Tylko, że ja tam byłam po prostu trzymana, mama sobie tam coś, nie wiem, sprzątała, nie wiem, cokolwiek. Ja się nauczyłam w tym chodzić, bo się jej zapytałam z ciekawości. A przecież się nauczyłaś chodzić w tym łóżeczku. Po prostu się podciągałam na szczebelkach, więc no na bank nie pełzałam, nie raczkowałam, bo a się nauczyłam czytać sama w wieku 6 lat. Natomiast
To potwierdziła jedna fizjoterapeutka. To się przełożyło na takie, typu, że ja nie mam w ogóle orientacji w terenie. Nie potrafię mapy przełożyć na rzeczywistość. Takie rzeczy. Chodzi ci o to, że w tej metodzie kładzie się nacisk na to, żeby dziecko naturalnie pełzało. Tak, naturalnie wszystko. Tak, naturalnie. Im wcześniej jakby to umożliwimy, to tym lepiej. Najlepiej po prostu od urodzenia już na przykład nie krępować ruchów i tak dalej, więc... Jak można krępować ruchy dziecka? O to jakby dla mnie jest to tak naturalne, że nie widzę, jak można inaczej. No na przykład ubierając dziecko, które już no coś tam się mogło przemieścić, takie jest ubranko, to się wody chyba nazywa, takie całe. Jakby pajacyk, taki kombin... Pajacyk, no. To ona ma razem ze stópkami, ze wszystkimi, ma po prostu jest w jednym takim, to ogranicza, bo jak ma gołe stópki, to może się tam odpychać, jest taki odruch, który pomaga ten, za pomocą dużego palca, żeby się tego palucha tam odpychało. Tak. I na przykład, no ja tego, nie, w ogóle rozwój fizyczny to jest najważniejsza część metody, a ja się dopiero tego uświadomiłam, jak moja starsza córka miała 2 lata. I dużo rzeczy tak się zrobiło. Wierzę, że trzeba sobie wybaczyć. No, ale się zrobiło się przypadkiem. Ja nawet nie wiem, czy ona pełzała naprzemiennie, ale wiem, że pełzała i to bardzo długo, bo cała rodzina na mnie, że ona jeszcze nie chodzi, bo ona późno chodziła. Moja najmłodsza córka, pomimo to, że się urodziła w marcu i tak wtedy jeszcze nie było ciepło, na przykład to ona cały czas miała odsłonięte zupełnie nogi i ręce, spała pod takim kocykiem tylko. Ale wiesz, że przy drugim dziecku tak łatwiej jest niż przy pierwszym. Tak, jest dokładnie. Jest łatwiej, jest większa wiedza, większe doświadczenie, wiadomo co odpuścić. Przypomniał mi się Karol. Tak. Najwyżej będzie dla patronów. Pierwsze dziecko połyka 5 groszy. Rodzice jadą na SOR, robią prześwietlenie. Sprawdzają, gdzie 5 groszy cały czas, jak się zachowuje w układzie pokarmowym. Drugie dziecko zjada 5 groszy. Szukają w kupce, aż wyjdzie. Trzecie dziecko zjada 5 groszy. Potrącimy cię z kieszonkowego. I to obrazuje, jak to właśnie... Wracając do metody Domana. Tak. To jest metoda, która podkreśla, że naturalny rozwój dziecka fizyczny ma być niczym nieskrępowany i swobodny. Tak, tak mam to rozumieć. Tak. I dziecku należy zapewnić urozmaicone środowisko rozwoju. Czyli to nie tak, że... No nie... Czyli nie tylko po salonie. Tak, nie tylko po salonie, właśnie pokazywać, ten program właśnie czytania jest takim elementem tego, ale też ogólnie pokazywanie świata, to nie tak, że ktoś się, moja ta młodsza córeczka to pierwszy raz była na spotkaniu językowym, jak miała 2 tygodnie. Na przykład po prostu zmieniać pomieszczenia, zmieniać miejsca, no też oczywiście języki można wprowadzać, jak już jest nieco starsze, takie, że już no na przykład widzimy, że już ten program czytania tak nam fajnie idzie i tak dalej, to możemy wprowadzić coś takiego jak bity inteligencji, to są po prostu obrazy, które stymulują prawą półkulę mózgu. Wiedziałam, że to dobrze, że jesteśmy wśród obrazów. No, tylko to pokazujemy tak, no, jak najszybciej. Ja i tak szybko nie umiem. A jest taka metoda też, z której czerpiemy elementy, metoda Shichidy. Ale po co jest to szybkie pokazywanie, czy tych słów w metodzie Domana, czy teraz tych obrazów? Że tak, dziecko, przestraszam. Bo dziecko do pewnego wieku ma bardziej jakby rozwiniętą prawą półkulę i po prostu do tej półkuli docieramy, do tej takiej mniej jakby świadomej. Mhm. A cały świat, nawet widziałam taki fajny cytat z takiej metody też powiązanej, twiddling, że właśnie oni mają na celu jakby zachowanie tych prawopółkulowych umiejętności w lewopółkulowym świecie. Tak, bo cały świat jest taki, że no, generalnie jak zaczynamy taką faktyczną naukę, tą co wszyscy kojarzą jako naukę tradycyjną, no to to się opiera na tym, że wszyscy nam tłumaczą, że tak, to ona jest intencjonalna. Tak. A takiemu dziecku po prostu nie pokazujemy, na przykład, raczej nie wyjaśniamy, pokazujemy, ale nie wyjaśniamy. Na przykład w matematyce pokazujemy po prostu kropki czerwone i po prostu mówimy, że na przykład, nie wiem, 5 za 10 to jest 15 i tyle. Idziemy dalej, więcej tych przykładów po prostu. I nie trzeba od dziecka feedbacku od razu? Nie. Mhm. Dobra, pokazujesz kilka takich tych słów, tak? I później chcesz sprawdzić, czy dziecko naprawdę wie, na którym jest napisane dom. Tak, ale tak naprawdę najlepiej jest ogólnie nie sprawdzać. Chyba, że nam się trafi maluch, który... Ale przy pierwszym sprawdzałaś. Tak, przy pierwszym, ale też po pewnym czasie, to nie tak od razu.
Tak w ogóle książkowo, to tam na którymś etapie się po prostu zaczyna. Że jest tak w sumie napisane tak książkowo, że za jakiś tam czas, po każdej takiej sesji dajemy dwie karty do wyboru i tak dalej. Przy pierwszym tak, ale... tu mnie akurat miałam, ja też robiłam bardzo harmonogramowo, z zegarkiem po prostu w ręku, 15 minut następna sesja, 15 minut następna. I moja córka no, po pewnym czasie w ogóle nie chciała tych kart wybierać. A ty jesteś harmonogramowa? Taka wiesz... Czy ty jesteś typem osoby, która idzie zgodnie z harmonogramem? Ja jestem chaotyczna bardzo i tak dalej, ale ja też mam taką tendencję, że jak coś po prostu mi się spodoba, jakieś w ogóle złapię bakcyla, to ja po prostu będę tak szła od przecinka do... Aha, rozumiem. Tak, bo wiesz, musiałam od tego odejść. Bo pomyślałam sobie, że może dla córki gdzieś tam była niespójność między tobą, bardzo spontaniczną, a tymi bardzo może, bo ja taka nie jestem z tym, że no, tak jak mówię, jak coś jest nowego i ktoś mnie nie naprowadzi, albo po prostu, póki to działa, to jest okej. Okay. Działało przez, nie wiem, może 2-3 miesiące. Potem ona w ogóle już nie chciała na te karty patrzeć. Nie? Bo, wtedy się odpuszcza, prawda? Tak, ale z drugą córką od razu po prostu, od razu jest na odpuszczeniu, od urodzenia praktycznie i nie mieliśmy w ogóle żadnych takich kryzysów ani nic. Ona mnie prowadzi. Po prostu, można tak powiedzieć. Ona mi mówi... Wyciąga karty, tak, do Mana i chce wiedzieć, co tam jest napisane? Znaczy ja się pytam, czy chcę karty. I czy chcę na przykład karty po angielsku, czy... starszej córce miałam tak, że udawałam do 3 lat i 3 miesięcy, że ja nie rozumiem polskiego z jej ust. Żeby no, był ten angielski. Wiem, że ty robiłaś w tym stylu. A z młodszą jeszcze tego nie wprowadziłam i w dodatku... czasem, no mój mąż tak te karty prezentuje, wiadomo, więc ja czasem się pyta. Bardzo dobrze prezentuje mąż karty. No, raczej nie, dobrze prezentuje, tylko no nie prezentuje aż tyle. Ja je przygotowuję, wracam, pytam się, czy zaprezentowałeś. Nie. Albo to jest tak, że ten drugi rodzic też potrzebuje uczestniczyć, prezentować te karty. Nie potrzebuje, ale no fajnie. Ale co się umaglujemy męża, to się umaglujemy. Więc ja z tą mąż... Nie trzeba maglować męża, nie musi pokazywać kart. No, tak ustalmy jakby. No. Ale ja wiem, mało jest. Wałeczek zapuścić. No, tak, tak. No ja właśnie... Tak. No więc młodszą już się nie boję tego, że jak ja jej pokażę 5 słów po polsku czy 10, to ja w ogóle cała nasza dwujęzyczność się zawali. Tylko się jej pytam, chcesz te karty? To są karty dla taty, ale ja je mogę przeczytać. No i ona po prostu mnie informuje, dobrze, czy chce, czy nie. Finał jest taki, że dziecko ma 3-latka i czyta sobie swobodnie takie książeczki dla dzieci, tak? Tak, albo 2-latka. Są też takie 2-latki. Robi to na głos? Czy cicho moje sobie? Akurat, to znaczy... starsza córka do tej pory jeszcze jako 6-latka lubi czytać na głos. Rzadko bardzo czyta cicho. To z tego, co czytałam, no, nie powinno się zachęcać dzieci do czytania na głos generalnie, bo wtedy jestem wewnętrzny lektor i tak dalej, ale no, co mam zrobić? A młodsza jak chce, na razie po prostu odczytuje jakieś tam pojedyncze wyrazy. A ile teraz ma lat? Niecałe 2,5 roczku, ale to już pokazywała, to już zanim skończyła 2-latka, nawet w muzeum, byliśmy w takim muzeum i mam nawet gdzieś nagranie, że takie małe, co mnie zdziwiło wtedy, bo te karty naprawdę są duże, na takich małych kartonikach pokazywała, gdzie jest co napisane. Mhm. No, są też dzieci, które zaczynają czytać nieco później, na przykład jako 4-latki. Tutaj dużo to ma wspólnego z tym takim, z rozwojem fizycznym, z tym, czy było to pełzanie, raczkowanie, bo czasem jak coś nawet przy porodzie jest nie tak, to dzieci po prostu omijają. Czyli jest korelacja między tym, jak się dziecko rozwija. Więc generalnie fizycznie to jest ważne. Ruchy naprzemienne wszystkie. Jest też u Domana takie coś, tylko nikt nie chce tego na razie zrobić. Drabinka taka do brachiacji. To są po prostu te drabinki typu ale na placu zabaw, tylko no, Doman zaleca, żeby mieć swoją własną w ogrodzie. W ogóle cały jest projekt, jak to zrobić z drewna i tak dalej. No i te ruchy też, jak się dziecko na rękach tak przemieszcza naprzemiennie, to one też są dobre dla mózgu. No to... Tak jak pełzanie, raczkowanie. Czyli ruch, wychodzenie, spacery, bieganie, pełzanie, Tak, raczkowanie. Dokładnie wszystko. Tam bieganie też, on tam ma programy na wszystko generalnie, ale potem ja już tak patrzyłam na to na luzie. No nie będziemy... To znaczy, jak jest z dzieckiem bardzo duży problem, ja czytałam taką książkę Dora Child of Courage, to prawie, że płakałam nad tą książką, bo to jest książka, relacja mamy, która stosowała tą całą metodę Domana, tak w 100% z dzieckiem, które no, miało bardzo dość straszną, że tak powiem, diagnozę. I ona to dziecko wyprowadziło, także czytało w wieku 5 lat i tak dalej, a miało być w ogóle warzywem. No to i ona nie miała życia.
po prostu od zegarka od jednej minuty do drugiej i tak dalej. Natomiast jeżeli ktoś ma zdrowe dziecko i tak dalej, to na luzie. To po prostu... Nie trzeba tak restrykcyjnie. Tak, nie trzeba, nie trzeba. Jeżeli jesteście zainteresowani rozwojem dziecka zgodnie z metodą w oparciu, w towarzyszeniu metody Domana, no to zapraszamy Was, w opisie macie więcej informacji. Dziękuję Ci bardzo, Agnieszko, to było takie... No, również dziękuję. Ciekawe. A, widzisz, dobrze, że mi tutaj... dziękuję Ci bardzo, Ewelina, pokazuje. Chciałam Ci jeszcze wręczyć świeczkę na koniec, wiesz? Myślę, że tej małej nie miałaś, popatrzyłam, czy wszystko jest. Dziękuję bardzo. Wiesz, jak Francuzi mówią, bo to jest też kulturowe. Jakby Francji dajesz komuś prezent, to Francuz zawsze mówi vas-y ouvre, czyli trzeba teraz otworzyć, wiesz. Teraz musi otworzyć. Vas-y ouvre. Francuski też mam, ale ja to już nie. No to kulturowo, wiesz, oni od razu otwierają prezent, jak się dostanie i musi teraz wyciągnąć, powiedzieć, jakie fajne i powąchać i wszystko. To różnice kulturowe, to są, wiecie. Nasze świeczka, Rose of Love. Dobrze, nawet mi wyszło lokowanie produktu, wyszło mi lokowanie. No i proszę, i co? Wyrabiam się. Bardzo ładnie. Dziękuję. Dziękuję, Agnieszko, że przyszłaś. A już co, zajęła się zabawką, to już tak. No, ja już się nie liczę. Ja również dziękuję. Lokowanie było perfekcyjne, tylko do złej kamery. No na końcu, bo się patrzyłaś na to i się uśmiechałaś. Ale nie przejmuj się, bo to... A, bo wtedy widać, że zrobiłam... To czekaj, to dogramy, wyłączyłeś, już jeszcze chodzi? Nie, to się kręci. Ale to było do złej kamery, to teraz do tej kamery, że było do złej, wiem, pamiętam, już poszło. Jesteśmy w studio malarskim, w galerii jednocześnie, tak mogę powiedzieć? Przepraszam, bo co? Coś jest... Tak, musimy to panu, w sensie... Ale kto się podłączył? Ktoś nas szpikuje!